To jest podcast Radia 357, najchętniej wybieranego radia internetowego w Polsce. Dobra muzyka, mądre rozmowy, sprawdzone informacje i żadnych bloków reklamowych. poznaj.radio357.pl. Miłego słuchania. Dzień dobry, czas na podróż na dach świata. Dzisiaj bardzo ciekawe wydarzenia, również tej przeszłości, przeszłości mi bardzo bliskiej. Mianowicie 20 lat temu już było wiadomo, że rozpocznie się wojna w Iraku. Pierwszy atak Amerykanów i aliantów nazwano szok i przerażenie. Ta wojna bardzo zmieniła Bliski Wschód. O tym, w jaki sposób, opowiedzą między innymi świadkowie tamtych wydarzeń. Za chwilę był ambasador w krajach arabskich, arabista Krzysztof Płobiński oraz Jan Mikruta, dziennikarz i współprowadzący program Dzień na Świecie, telewizja Polsat News. Byli na miejscu, a Jan Mikruta obserwował to, co się dzieje w Iraku tuż przed inwazją. Także to są bardzo ciekawe opowieści z tego, co się działo 20 lat temu, ale teraz też odczuwamy tego skutki. Między innymi te skutki to ostatnia umowa pomiędzy Iranem a Królestwem, czyli Arabią Saudyjską. Saudowie porozumieli się z ajatollahami, pomogli Chińczycy, podobno. No i Bliski Wschód jak zwykle zaskakuje tymi wydarzeniami. Ale jak już zapowiadałem, w studiu ambasador Krzysztof Płomiński. Bardzo się cieszę, że pan przybył na dach świata. Dzień dobry. Oraz Jan Mikruta, Polsat News, Dzień na Świecie. Bardzo się cieszę też, że przybyłeś tutaj na dach świata. Bardzo mi miło, dzień dobry. Panie ambasadorze, pierwsze pytanie. CIA, polskie służby i to cała piękna historia wyciągania amerykańskich agentów, to działa się za pana służby dyplomatyczne przecież. Od czasu do czasu warto o tym wspomnieć. Myślę, że nie tylko za sprawą książki Johna Ponfreta, Pozdrowienia z Warszawy, która mówi o współpracy wywiadów polskiego i amerykańskiego w tych najbardziej takich decydujących czasach bezpośrednio po polskiej transformacji. Ale był to okres, kiedy rzeczywiście z jednej strony operacja wywiadu polskiego w Iraku, wywiezienie grupy oficerów CIA i innych służb do Turcji, ona nobilitowała te polskie nowe służby tworzące się. Z drugiej strony bardzo szybko później z kolei wielki sukces dyplomatyczny, jakim wtedy było powierzenie Stanom Zjednoczonym odpowiedzialności za swoje interesy w Iraku, właśnie w Polsce i realizowanie jej przez grupę polskich dyplomatów, którzy przybyli do Bagdadu, funkcjonowali w ramach sekcji interesów amerykańskich. No i co więcej, potrafiliśmy wówczas, niezależnie od tych dobrych usług na rzecz naszego amerykańskiego sojusznika, podtrzymywać naprawdę robocze, operatywne stosunki z władzami irackimi, co było niezbędne i to się świetnie udawało. No i trzeba dodać, co można tutaj niejednokrotnie nie jest przypominane, że ta współpraca polsko-amerykańska w Iraku, ona przyczyniła się do, była usprawiedliwieniem jak gdyby wystąpienia prezydenta USA do kongresu o skreślenie 50% polskiego PRL-owskiego zadłużenia. To ogromne sumy, bo to prawie 20 miliardów ówczesnych dolarów. I to był też sygnał, również nie tylko polityczny, ale również gospodarczy dla inwestorów, że Polska po prostu jest na mapie i Europy, i świata w całkiem innym miejscu, niż była jeszcze kilka lat wcześniej. Te 20 lat bardzo szybko minęły. 20 lat, które przeobraziły Bliski Wschód bardzo mocno. Doświadczyliśmy wielu nieoczekiwanych zdarzeń, albo oczekiwanych przez niektórych. Akt założycielski tych zdarzeń to jest 2003 rok i wojna w Iraku, inwazja na Irak, inwazja wojsk amerykańskich, alianckich. Ona właściwie była już, o niej wiadomo, że to się wydarzy przed 20 marca, bo 20 marca nastąpiło wejście wojsk lądowych, 19 operacja szok i przerażenie, o tym za chwilę opowiemy, jak to wyglądało w Bagdadzie. Natomiast 17 marca, pamiętam, że myślę, że wszyscy siedzieliśmy przed telewizorami i oglądaliśmy wystąpienie George'a Busha, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wygłosił te oto znamienne, moim zdaniem bardziej znamienne słowa niż późniejsze, bo one oznaczały, wojna jest już nieunikniona. My fellow citizens,
Moi drodzy obywatele, zostały nam ostatnie dni na podjęcie decyzji w kwestii Iraku. Przez ponad dekadę Stany Zjednoczone i inne narody cierpliwie i z honorem starały się, by rozbroić reżim iracki bez wojny. W ostatnich dniach niektóre rządy na Bliskim Wschodzie próbowały swoich sił. Przekazały publicznie i prywatnie wiadomości wzywające dyktatora do opuszczenia Iraku tak, aby rozbrojenie mogło przebiegać w sposób pokojowy. Jak dotąd odmówił. Wszystkie dekady oszustw i okrucieństwa dobiegły końca. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Saddam Hussein i jego synowie muszą opuścić Irak w ciągu 48 godzin. Odmowa spowoduje wybuch konfliktu zbrojnego, który rozpocznie się w wybranym przez nas czasie. Dla własnego bezpieczeństwa cudzoziemcy, w tym dziennikarze i inspektorzy, powinni natychmiast opuścić Irak. Jan Mikruta tego Iraku nie opuścił. 19 marca rozpoczęły się naloty na Bagdad. Każdy, kto ma internet, może sobie to zobaczyć. To jest po prostu coś przerażającego tak naprawdę, jeżeli chodzi o pokazanie tej siły, nowoczesnej siły amerykańskiej. Choć pierwsza salwa była dosyć, to może nie jest właściwe słowo, ale rozczarowująca. 5.33, 20 marca właściwie, 5.33 nad ranem. Znakomity widok, 15 piętro hotelu Palestyna. Widok z balkonu mieliśmy na rzekę, na Tygrys i na pałace Saddama. I pierwsze eksplozje, ale pojedyncze w Bagdadzie. 2-3 uderzenia, terkot obrony przeciwlotniczej, potem seria kolejnych uderzeń i takie chyba 3 w sumie. I to było wszystko, co się pierwszej nocy wydarzyło. Ale rzeczywiście od tego przemówienia George'a Busha juniora wszystko było absolutnie jasne i wtedy już funkcjonowaliśmy jak na szpilkach. Dzień później, czyli 18, Saddam wyśmiał George'a Busha i powiedział, że z honorem będzie walczył do końca za swój naród. Czytaj, wyślę swoich żołnierzy do walki, bo przecież dyktatorzy nie mają zwyczaju walczyć. No i to już było takie odliczanie naprawdę minut kolejnych w trudnych warunkach, dlatego że trzeba pamiętać, że w Iraku w 2003 roku nie funkcjonowały telefony komórkowe. W związku z czym jedyny kontakt, który my, dziennikarze, mieliśmy ze światem, to były anteny satelitarne, małe, przenośne, nadawcze anteny satelitarne, które pozwalały nam się łączyć z redakcjami. Przy czym irackie władze wymuszały na nas, żeby ten sprzęt był przetrzymywany w Ministerstwie Informacji, czy na dachu Ministerstwa Informacji, na którym było to takie miasteczko prasowe. Tam były tak zwane live positions, czyli te miejsca, gdzie były ustawione kamery telewizyjne, z których dziennikarze telewizyjni robili wejścia na żywo. My tam mieliśmy swój namiocik RMF-u i tam mieliśmy swoją antenę satelitarną i bezpieka bardzo pilnowała tego, żeby ten sprzęt tam zostawał. Nie można go było ze sobą zabierać. Mimo iż wiedzieliśmy to nam Amerykanie wtedy, kiedy Bush wzywał dziennikarzy do opuszczenia Iraku. Amerykańscy dziennikarze dostali poufnymi kanałami informację, którą mieli i to zrobili przekazać nam wszystkim, że Ministerstwo Informacji jest na liście celów. Znaczy, Żebyśmy mieli pełną świadomość tego, że jeżeli zdecydujemy się zostać, to zostaliśmy uprzedzeni, że w każdej chwili jedna z amerykańskich rakiet może na Ministerstwo Informacji spaść, ponieważ w bunkrach pod Ministerstwem Informacji były jakieś instalacje, które były przez Amerykanów uznawane za cel. W związku z czym z punktu widzenia dziennikarza piekłem były te pierwsze naloty, ponieważ była ta godzina 5.33. My widzieliśmy te rakiety, wiedzieliśmy, że zaczęła się wojna i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Bo dopiero rano mogliśmy pojechać do Ministerstwa Informacji w konwoju.
A nie czyli mieliście byliśmy... żadnej turai tak zwanej, czyli tego telefonu satelitarnego? Tamów też nie było. Nie było, to jeszcze nie był ten moment. To jeszcze nie był ten moment. Poza tym, wtedy jeszcze bezpieka saddamowska trzymała to wszystko za twarz, w związku z czym za złamanie zasad groziła natychmiastowa deportacja z kraju, a dać się deportować w przeddzień wojny. To... Mój bardzo dobry znajomy chorwacki dziennikarz popełnił ten błąd. Był moment, w którym na dosłownie kilka dni przed wybuchem wojny Irakijczycy deportowali CNN. Stwierdził, że CNN ma natychmiast opuścić Irak. CNN zwinął się, wyjechał. Do Roberta odezwali się wtedy producenci z CNN i spytali, czy by im nie nagrał wąskiej, czyli takiej telefonicznej relacji. I on się zgodził. 15 minut później wpadła bezpieka i poinformowano go, że konfiskują mu paszport w tym momencie. Ma czas, żeby się spakować. Rano opuszcza Irak, ponieważ złamał zasady narzucane przez reżim. Więc gra nie była warta świeczki, bo dać się deportować właśnie w tym momencie, na który czekaliśmy tyle miesięcy, to był rok walki o tę wizę i potem długie dni siedzenia tam za gigantyczne pieniądze, bo to był jeszcze do tego rozbój w biały dzień. My płaciliśmy dziennie za prawo pobytu w Iraku około $600. Dziennie. Ale komu płaciliście? Bezpiece. To znaczy Ministerstwu Informacji. Aha. Taki był cennik. My i tak płaciliśmy stosunkowo niewiele jako radio. No, jako radio z Polski mieliście zniżkę. Nie mieliśmy. Jako radio mieliśmy mniejsze koszty niż telewizje, które płaciły $1000 dziennie. I w tym czasie też, jak mówił Jan Mikruta, na ulicach ludzie skandują: jesteśmy z tobą, ciałem i krwią, Saddamie Husajnie, nasz przywódco, Raisie, tak? Panie ambasadorze, pan też oglądał pewnie to przemówienie George'a Busha juniora, ale również myślę, że Colin Powell też na panu robił wrażenie. Sesja ONZ-u, pokazanie fałszywych dowodów. Wtedy żonglowano tymi słowami: państwo upadłe, broń masowego rażenia, które miał produkować Saddam Hussein. Jak dla pana ten początek tej wojny wygląda? Wbrew pozorom, to, o czym my teraz mówimy, ma właśnie reperkusje na teraźniejszość. Ja przeżyłem wojnę jeszcze wcześniejszą. W pewnym stopniu przynajmniej, ponieważ w 90 roku byliśmy na przełomie 90-91 ostatnią ambasadą, która ewakuowała się z Bagdadu. Dosłownie kilka godzin przed wojną. I smak tego zbliżającego się... Czyli początek lat 90. Pustynna burza. Wyzwolenie Kuwejtu. Przedsmak tej wojny żeśmy rzeczywiście czuli, a wróciliśmy jako placówka bezpośrednio po zawieszeniu broni już w marcu, kiedy ślady wojny były rzeczywiście jeszcze bardzo widoczne. Natomiast dla mnie, jako dla politologa zajmującego się problematyką bliskowschodnią zawodowo i od dziesięcioleci, to te daty troszeczkę inaczej wyglądają. Bo ja bym datował w ogóle to, co się stało 20 lat temu, znacznie wcześniej. Wtedy, kiedy jeszcze Brytyjczycy rozdawali karty w Iraku. No i kiedy... zaraz to w skrócie będzie bardzo krótko, takim telegraficznym skrócie. Kiedy Brytyjczycy na uczelnie wojskowe tylko sunnitów irackich rekrutowali. Z tego się wziął potem zamach stanu, no i w ostatecznym rozrachunku później dojście do władzy Saddama Husseina. Potem była rewolucja islamska i napad Iraku na Iran przy błogosławieństwie wszystkich świętych, czyli Stanów Zjednoczonych, krajów arabskich i również Związku Radzieckiego i okolic, w tym również Polski, która sporo sprzedawała uzbrojenia, za które jeszcze w całości nie otrzymaliśmy zwrotu. I 8 lat koszmarnej wojny. Tak, wojna miała trwać kilka miesięcy. W wyobrażeniu irackim trwała 8-9 lat, praktycznie rzecz biorąc, milion strat, a jednocześnie skończyła się niczym. Wyczerpaniem na dobrą sprawę i Iranu, i Iraku. Ale skończyła się jeszcze czymś więcej. Saddam został z milionową armią, z którą nie wiadomo, co było zrobić, z generałami z wielkimi ambicjami. No i co zrobił? Postanowił zastosować ucieczkę do przodu, czyli dokonał inwazji na Kuwejt. I to jest rzeczywiście tutaj sama istota pewnego cyklu,
który doprowadza do wydarzeń, które no, oczywiście będą miały jeszcze swój dalszy ciąg. W tym okresie, o którym mówimy, ja byłem już w Arabii Saudyjskiej, ale sprawami irackimi bardzo blisko się zajmowałem. Nie mieliśmy praktycznie rzecz biorąc przez cały czas łączności specjalnej, czyli wszystko szło klarisami, czyli jawnymi depeszami do Warszawy. No ja zdecydowanie po pierwsze mówiłem, pisałem, że ten konflikt jest poparty zupełnie bzdurnymi, nieprawdziwymi założeniami i oskarżeniami wobec Iraku. No i że ma na celu rzeczywiście wtedy nie tyle załatwienie sprawy i demokrację, ale również po prostu, czy przede wszystkim sprawy ropy naftowej i sprawy ułożenia po amerykańsku całego regionu. Wtedy również trzeba powiedzieć, że można było zaobserwować tę propagandę wojny. Mówimy, że... Otóż to chciałem zapytać. Wojny, pierwszą ofiarą jest zawsze prawda. I tutaj były wspomniane właśnie argumenty prezydenta Busha, ale ja przypomnę również, że dzisiejszy premier Izraela Netanyahu, wówczas będący przedstawicielem Izraela przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kongresie Amerykańskim, prawie dokładnie cytuję: ja mówię wam, że trzeba tego Saddama zabrać i Bliski Wschód będzie wtedy lepszy. No chciałbym, no żeby po prostu i on i wszyscy inni rozliczyli się z tych słów przy tej wojnie i przy każdej innej, bo to można zastosować nie tylko do wojny Iraku. To jest zresztą, powiem jeszcze tylko taki krótki epizod już osobisty. Jak przyjechałem do Bagdadu w 90 roku, placówka amerykańska była kierowana przez Joe Wilsona, bo pani ambasador przezornie po rozmowie z Saddamem, która otworzyła drogę do inwazji na Kuwejt, zabrała się no to i nie wyjechała. Może pan nie powiedzieć tej słodkiej anegdoty dyplomatycznej. Przecież to jest spotkanie, które doprowadziło do wybuchu wojny de facto. De facto doprowadziło, to znaczy jedna i druga pani ambasador strona powiedziała, potrzebowała że ma nic przeciwko tekstu. Tak, ale pani ambasador powiedziała, że nie ma nic przeciwko korekcie granic. Pani ambasador więcej powiedziała, że nie jest intencją Stanów Zjednoczonych mieszanie się w spory między krajami arabskimi. Tak jest. Co zresztą po prostu też Saddam Hussein nie znał historii stosunków międzynarodowych, bo mniej więcej tak samo MacArthur się generał zachował w przypadku wojny koreańskiej, kiedy poszedł do mediów i powiedział, że Stany Zjednoczone nie są zainteresowane tym, co się na rubieżach Półwyspu Koreańskiego dzieje. W związku z tym Kim Il-sung zrozumiał to jako pojechał do Moskwy, pojechał do Pekinu, no powiedział, przecież mamy tutaj do wzięcia cały Półwysep Koreański i do zaprowadzenia tam komunizmu. No i z tego wyszła wielka wojna, podobnie jak w Iraku, no ta wojna się w dalszym ciągu toczy. Dopiero parę miesięcy temu Irakijczycy spłacili ostatnie reparacje wobec Kuwejtu. Zamieszanie, które tam powstało, po prostu ono jeszcze bardzo długo będzie trwało i nie wiadomo tak na dobrą sprawę, czym się skończy. A 2,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich w dalszym ciągu jest w Iraku. Teraz oczywiście świadczy usługi treningu. A i trzeba powiedzieć, trenuje miejscową armię, miejscowy komandos. Że 4400 ponad żołnierzy amerykańskich zginęło, nie mówiąc już o pracownikach Blackwaters i innych. No zresztą tutaj warto wspomnieć. 100 tysięcy rocznie było tak zwanych kontraktorów, czyli tak. Prywatna armia, tak. Między innymi, głównie chyba amerykańska, tak to czyste możemy powiedzieć. Zło. Warto tutaj jeszcze dodać, że to była ofiara krwi również polskiego kontyngentu, bo przecież tam 2,5 tysiąca. No i przede wszystkim Irakijczyków. Żołnierzy. No a nie mówiąc o Irakijczykach i po prostu o odpryskach tego konfliktu zaraz na całym regionie. Zaraz o tym opowiemy, ale jeszcze musimy wyjaśnić komicznego Alego, bo to jest też tak jakby pokaz tego, w jaki sposób prawda ginie podczas wojny jako pierwsza, prawda? Jan Mikruta. Rozmowy z ministrem informacji Salehem to są
No, momentami rzeczywiście one były komiczne, ale też przerażające. No, przerażające. Na konferencję Mohameda Saida Assahafa wszyscy oczywiście chodziliśmy, ale właściwie niczego prawdziwego się z nich nie dowiadywaliśmy. On miał pokerową twarz, z którą w mundurze był zawsze, w berecie czarnym, z którą kłamał bez drgnięcia powieki. Ta chyba najbardziej pamiętna jego konferencja. Można i ostatnia, skojarzyć z prezydentem Putinem. Dokładnie. Chyba. To był bodaj 7 kwietnia. Był taki moment, kiedy pierwsze amerykańskie czołgi przebiły się w rejon pałaców Saddama nad samą rzeką. I my te czołgi widzieliśmy. One były po drugiej stronie rzeki. Widzieliście, jak jadą, żywe, tak, bo to musisz podkreślić. Tak, widzieliśmy, były one czołgi, są. One strzelały, te czołgi strzelały i radcy żołnierze uciekali. Sahaf pojawił się na dachu hotelu Palestyna i zwołał tam konferencję prasową, którą zaczął od opowieści o tym, jakie to postępy robi iracka armia i jak ogromne straty ponoszą amerykańscy najeźdźcy. Więc wszyscy zaczęliśmy już nie mówić, tylko krzyczeć do niego: tam są czołgi, tu są amerykańskie czołgi, jesteśmy w centrum Bagdadu. Na co Sahaf, nie zmieniając absolutnie wyrazu twarzy, powiedział: tak, to są te czołgi, które tu wpuściliśmy. Właśnie kończymy ich wyrzynać. Więcej się już nie pojawił. Zniknął i już przed kamerami nie stanął. To było ostatnie wystąpienie Sahafa. To było ostatnie, które ja sobie przypominam. Potem generalnie był jeszcze ten jeden dzień, kiedy państwo funkcjonowało i potem był 9 kwietnia, kiedy państwo zniknęło. Zapadło się pod ziemię. Obudziliśmy się rano i nie było niczego. Nie było wojska, nie było patroli, nie było gniazd karabinów maszynowych, nie było stanowisk obrony przeciwlotniczej, nie było wozów pancernych, nie było gazików, nie było bezpieki, nie było tych wszystkich ludzi, którzy nas pilnowali. Nie było świateł drogowych. Światło były. Były? Tak, o, światło proszę. Były. Zniknęli jak ja ludzie. Przyjechałem do Bagdadu, nie było właśnie. Zniknęli tego. Ludzie. Zeszli wszyscy do podziemia i potem kompletnie niebywałe sceny, kiedy wjechała forpoczta amerykańskich Marines, czyli piechoty morskiej, wjechali na plac Al-Firdaus, ten, gdzie był pomnik Saddama, wszyscy pamiętamy te zdjęcia, ten pomnik zrzucany z cokołu, to stało się symbolem upadku Saddama. Kompletnie zagubieni byli ci żołnierze, ponieważ oni się absolutnie nie spodziewali tego, co się wydarzy. Przecież wszyscy przygotowywaliśmy się na bitwę o Bagdad, na oblężenie Bagdadu. Saddam miał używać broni chemicznej, broni biologicznej. Miała być walka o każdą ulicę. Milionowa armia, o której wspominał pan ambasador, która miała bronić tego kraju. Ochotnicy, którym rozdawano broń. Irakijczycy, tłum skandujący cały czas. Irakijczycy, cały czas kupowali broń. To miała być walka o każdą ulicę. Tymczasem nagle ta szpica amerykańskich Marinesów, która spodziewała się, że dotrze gdzieś na dalekie obrzeża miasta, zacznie się tam okopywać i czekać na podejście głównych sił, jak w masło weszła w centrum miasta, nie napotykając żadnego oporu. Była witana przez ludzi, którzy wpinali Amerykanom kwiaty w kamizelki kuloodporne, bo rzeczywiście ogromna część Irakijczyków, i to trzeba pamiętać, cieszyła się na widok Amerykanów. Z jednej strony... A że się cieszyła do czasu. Bo to jest kilka rzeczy, które musimy sobie rozgraniczyć. To znaczy, wiemy absolutnie, że podstawą tej wojny był stek kłamstw i bzdur. O broni masowego rażenia, o broni chemicznej, o broni biologicznej, o pracach nad bronią jądrową, o wsparciu Saddama dla Al-Kaidy i wielkiej przyjaźni między Osamą Bin Ladenem a wszystko, co nam amerykańska Husseinem. Propaganda wbijała do głów, tłumacząc, że ta wojna jest nieunikniona. I to jest jedna rzecz. Druga to jest to, że to był krwawy,
bezlitosny reżim, który przez dziesięciolecia znęcał się i mordował swoich obywateli. Wczoraj, 16 marca, była 35. rocznica Halabży, czyli ataku chemicznego na Kurdów. Co najmniej 5 tysięcy ludzi zagazowanych na rozkaz Saddama Husajna. Więc Irakijczycy naprawdę w ogromnej części cieszyli się z tego, że ten reżim runie. No i runął reżim. Później runął, ale potem Charles Hitley, popełnili... który został szefem tymczasowych władz koalicyjnych, znaczy, rozwiązał największe armię. Błędy, to jest Paul Bremer. To jest Paul Bremer, to jest Paul Bremer, tak, i to jest jeszcze... jego błąd. Ja kiedyś to powiedziałem i dostałem za to trochę po głowie. Ale Charles Hitley był doradcą. Ale będę to powtarzał. Dość ciekawym. Uważam, że gdyby państwo islamskie, Daesh, miało odrobinę, to może źle zabrzmi, fantazji, to jedną ze swoich brygad nazwaliby imieniem Paula Bremera. Bo gdyby nie Paul Bremer i jego namiestnik amerykański bezsensowna de facto decyzja o rozwiązaniu całej irackiej armii. 400 tysięcy żołnierzy. 400 tysięcy ludzi, którzy z dnia na dzień stracili środki do życia, bo stracili żołd. Już nie mówiąc o policji i innych służbach. Oczywiście, a oni wszyscy mieli broń, byli wyszkoleni, były struktury, to wszystko zeszło do podziemia. Gdyby nie ta decyzja, trzeba było odciąć głowę, trzeba było odciąć generałów, tych odpowiedzialnych za zbrodnie, od pułkowników w dół, wszystko to zostawić, włączyć w to jakoś Amerykanów i spróbować przynajmniej skanalizować tych ludzi. To jest... Płacić im, trzymać ich w koszarach, a nie pozwolić im zamienić się w partyzankę, która sprawiła, że cały kraj stanął w ogniu. W partyzantkę, również ekonomia, również, tak jak mówię, doradca Charles Hitley. Ja pamiętam, nie wiem, czy to jest prawda, ale mieszkałem wtedy w dzielnicy takim enklawie szyickiej, niedaleko sunnickiej Adamii, i tam mówili Irakijczycy, że Hitley, który jest doradcą, przecież my mówimy Hitley na tych białych, którzy są lubieżni wobec naszych kobiet. Bo to są te czasy brytyjskie, o których pan ambasador wspominał. Z tamtych czasów oni zapożyczyli do swojego języka jego nazwisko jako określenie takiego, a nie innego o takich skłonnościach mężczyzny. Także to też jest, myślę, że pewien symbol tego, w jaki sposób, nie wiem już tutaj sam, czy to jest niezrozumienie, czy zbagatelizowanie analiz. Ale tam mnóstwo takich przypadków było, łącznie z generałem Frankiem, który dla generał amerykański kojarzy się z krucjatami przecież, no bo to są, kto organizował krucjaty? Frankowie ówcześni. No tak, ale tutaj ciężko też Amerykanów winić o to, że takie, a nie inne nazwiska. To chodzi o to, że te nazwiska już były taką kroplą w morzu tego całego nieporozumień. Znaczy problemem jakby... Początkiem i tym prabłędem było oczywiście rozwiązanie armii, do tego nierealizowalna wizja demokratyzacji i amerykanizacji Iraku. To się nie miało prawa udać. No a samym początkiem był właśnie ten brak odpowiedniej liczby amerykańskich wojsk na samym początku, bo efekt był taki, że ci Amerykanie, którzy weszli, oni się okopali na niewielkich posterunkach. Błyskawicznie poszła informacja, że państwa nie ma, że reżim się zawalił, w związku z czym zaczęło się rabowanie na niewyobrażalną skalę. Muzea, banki, pałace Saddama. Ja pamiętam, jak z tymi ludźmi chodziliśmy po pałacach Saddama. Gdzieś mam cały czas jakiś kawałek jego łóżka zresztą, przywieziony do domu. Wynoszący wszystko z tych pałaców. Amerykanie nie reagowali na to. Pod uwagę, sklepy, wszystko było okradane. To też jest kraj, który został... który Amerykanie zaatakowali. To jest kraj po wielu sankcjach. Po 20 latach głodu ciężkiego, tak naprawdę. Ciężkiej sytuacji ekonomicznej. Także też to bierzemy pod uwagę. Ale drodzy panowie, musimy tutaj zrobić wielki skrót. Było państwo islamskie. Głównym takim efektem inwazji, interwencji amerykańskiej jest Irak, który jest rządzony przez szyitów, tak? To jest ta zmiana, bym powiedział, na natury religijnej, panie ambasadorze. To jest też coś, co jest bardzo ważne dla tego regionu.
To jest bardzo ważne. Bremer zrobił jeszcze inny błąd i to myślę całkowicie świadomie. Zafundowali Amerykanie konstytucję Irakowi, która jest oparta na zasadach proporcjonalnych, czyli w przypadku Iraku no, na jakimś tym podziale religijno-etnicznym można powiedzieć, co powoduje, że czyli każdy... to oznacza, że prezydent musi być Kurdem, tak, premier szyitą, a szef parlamentu... Może to jest trochę bardziej skomplikowane, to... nie tak jak w Libanie, natomiast mniej więcej do tego się w rzeczywistości sprowadza. I co to powoduje? Że każda grupa przede wszystkim myśli o swoich interesach, a nie o interesach państwa, co de facto dezintegruje i społeczeństwo, i państwo w tym przypadku. Szyici byli oczywiście, tak jak Kurdowie za Saddama, represjonowani. Ale byli represjonowani ci, którzy byli przeciwko reżimowi. Dzisiaj mało kto o tym wspomina, ale większość drobnych biznesów takich i w ogóle przedsiębiorstw w Iraku Saddama właścicielami byli szyici. Oni stanowili taką bardziej prężną grupę i byli bardzo często bogaci tutaj. Poza tym, co więcej, no, niczym niezwykłym nie było w Iraku przeżenianie się. Małżeństwa mieszane, one były na porządku dziennym, może poza rejonami, gdzie w Trójkącie Sunnickim, czy na południu Iraku, gdzie była ta ludność bardzo zwarta. W Bagdadzie to się wszystko mieszało. Bo wbrew wizjom Amerykanów nic nie jest czarno-białe. Amerykanie patrzyli na to jako na czarno-biały układ, a Irak nie jest czarno-biały. 60% szyitów, 30% sunnitów, 10% Kurdów. To tak mniej więcej tak, i to wyglądało niestety, w encyklopedii. Tak, ale to jeszcze więcej, bo na bazie tego takiego ogólnego podziału właśnie również uwzględnionego w konstytucji, to powodowało, że w każdej grupie etnicznej czy religijnej powstawały podgrupy, które swoje interesy realizowały, po części będące wynikiem również tego, że jak armię Amerykanie iracką rozwiązali i wszystkie służby państwowe, tak na dobrą sprawę, to powstała cała masa dziesiątki milicji różnego rodzaju, ugrupowań paramilitarnych, które zaczęły zarządzać po prostu na swoim terenie, kierując się albo lojalnością miejscową, albo lojalnością szerszą wobec różnego rodzaju przywódców. Po 20 latach widzimy, jak to wygląda. I w związku z tym widzimy, że jeżeli nawet wybory są wymuszone, powiedzmy, wielkimi protestami studenckimi, to potem... To już mówimy o czasach współczesnych. Tak, to potem po tych wyborach nie można przez rok sformować rządu, wybrać prezydenta. To, co jest jeszcze jednym efektem tej wojny, to jest wzmocniony Iran. Bez dwóch zdań. To jest Iran, który ma swoje te macki, nazwijmy to, bo też nie można aż... bo tu są dwie szkoły, ta, która mówi, że Irak tak naprawdę był już pod panowaniem Iranu. Może niekoniecznie aż tak, ale Iran miał wpływ na między innymi rządzenie, na to, kto jest premierem chociażby tego kraju. To było uzgodniane między Teheranem, uwaga, Waszyngtonem a Bagdadem w pewnym momencie. Także tutaj sytuacja się mocno komplikuje. Ja specjalnie przyspieszam, żeby powiedzieć, że w tym momencie Iran staje się bardzo poważnym przeciwnikiem. Bardzo poważnym przeciwnikiem i wielkim wrogiem Izraela, który nadaje ton polityce antyirańskiej. Arabia Saudyjska jest wielkim przyjacielem od 1945 roku Stanów Zjednoczonych, prawda? Tak to możemy w skrócie powiedzieć. I tutaj mamy do czynienia z wielkim sojusznikiem, wielkim producentem ropy naftowej, z krajem, w którym stacjonują Amerykanie. Ta rywalizacja pomiędzy szyickim Iranem a sunnicką Arabią Saudyjską i tymi obozami zaczyna nam pracować na naszych oczach, prawda? Teraz mamy hit Bliskiego Wschodu, mianowicie wznowienie stosunków dyplomatycznych. No ale za tym nie tylko stoi wznowienie stosunków dyplomatycznych, bo jak podaje agencja Reuters, nie wiem czy to jest prawda, możemy się spodziewać w najbliższym czasie nawet inwestycji saudyjskich w Iranie, co ja już trochę uważam za
scenariusz science fiction. Ale to jest dokładnie jedna z tych rzeczy. Ale panowie, to są, właśnie to nie chodzi Iranek o stosunki dyplomatyczne zerwane w 2006 roku. Tu chodzi w ogóle... 16, przepraszam. Tu chodzi o po prostu przełom w relacjach pomiędzy tymi krajami. Tak mi się wydaje. To jest przełom w relacjach nie tylko między Iranem a Arabią Saudyjską, ale to jest zmiana całego układu sił w regionie, bo mówisz o tym, że jest porozumienie, ale pamiętajmy, kto to porozumienie wynegocjował i gdzie to porozumienie zostało ogłoszone. Nie wiadomo do końca, czy doproszono, czy rzeczywiście oni byli tym brokerem pokoju. Tak, czy inaczej, oni go ogłosili, to Chiny go ogłosiły, to Chiny planują w tym roku zorganizowanie wielkiego szczytu bliskowschodniego, w którym wziąć udział mają zarówno kraje Zatoki Perskiej, jak i Iran. To byłoby w ogóle coś absolutnie niesłychanego. Chiny niezwykle rozpychają się na Bliskim Wschodzie i nie tylko na Bliskim Wschodzie zresztą i wypychają stąd Amerykanów. Ale dlaczego wypychają Amerykanów? Dlatego, że Amerykanie rozczarowali do siebie cały, czy sobą, absolutnie cały Bliski Wschód. Saudyjczycy... Między innymi wojną w Iraku. Wycofaniem się z Iraku, Nawet z Afganistanu. Nie chodzi o wojnę taką czy inną. Chodzi o zupełną nieumiejętność rozwiązywania regionalnych problemów z środkami politycznymi czy dyplomatycznymi. Oraz porzucanie swoich sojuszników. I porzucanie oczywiście sojuszników. Praktycznie rzecz biorąc, na przestrzeni dekad, na Bliskim Wschodzie jedynym sukcesem politycznym Amerykanów było doprowadzenie do podpisania w 15 roku porozumienia nuklearnego z Iranem, które przetrwało 3 lata, bo zmieniła się amerykańska administracja. No ale później porozumienia abrahamowe jednak też coś dały. Czyli... Porozumienia abrahamowe są nowym elementem rzeczywiście już za Trumpa i one się rozwijają. Ja pisałem kilkakrotnie. Czyli co to jest porozumienia abrahamowe? Porozumienia abrahamowe to jest proces normalizacji relacji między Izraelem a wybranymi krajami arabskimi. W tej chwili to są Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrein i Maroko przede wszystkim, chociaż również Sudan jest w tej grupie. I to porozumienie też doprowadziło do tego, jak gdyby do przeskoku nad problemem palestyńskim i innymi problemami nierozwiązywalnymi, de facto pokazaniem pewnej innej drogi. W ubiegłym roku Izrael na przykład handel z krajami arabskimi to 3 miliardy dolarów. No dobrze, czyli teraz porozumienie Iranu z Arabią Saudyjską jest pogrążeniem tych porozumień abrahamowych jest rzeczywiście odrzuceniem Stanów Zjednoczonych? Nie, w żadnym wypadku. Saudyjczycy nie pozwolą sobie na to, żeby zero-jedynkowo powiedzieć, nie chcemy współpracy z Amerykanami. Bo teraz lubimy Iran, nie, tak? Nie, są zbyt powiązani z Amerykanami na bardzo wielu poziomach finansowym, zbrojeniowym przede wszystkim. Przecież Saudyjczycy mają gigantyczne zbrojeniowe ambicje, chcą być potęgą militarną, a do tego jest im potrzebne amerykańskie know-how, potrzebne są im kontrakty z amerykańskimi firmami. Potrzebna jest im najnowocześniejsza amerykańska broń. No ale dzień świętego Walentego 77 lat temu USS Quincy, kanał Suezki, Roosevelt i król Arabii Saudyjskiej. No myślę, że to też jest ważne, żeby pokazywać ten kontekst historyczny. Oczywiście, że jest ważne, bo Arabia Saudyjska wykazała swoją wiarygodność sojuszniczą. Pomogła Stanom Zjednoczonym wygrać zimną wojnę, doprowadzić do jednobiegunowego świata, ale w tej chwili doszła do wniosku raz, że dość ma bałaganu w swoim otoczeniu, który nie pozwala jej realizować wielkiego programu transformacji. Co jest tym bałaganem, króciutko? Bałaganem jest między innymi Irak rozpaprany, Syria, Jemen, Libia, cały... Huti atakujący dronami i rakietami terytorium Arabii Saudyjskiej, a to jest jeden z elementów... Huti wspierany przez Iran. I to jest jeden z podstawowych elementów porozumienia. Iran-Arabia Saudyjska. Iran zobowiązuje się do tego, że sprawi, że wspierani przez niego rebelianci przestaną atakować terytorium Arabii Saudyjskiej. I jakiś dojdzie do jakiegoś pokoju. Generalnie rzecz biorąc... Za co Chińczycy mogą dostać pokojowego Nobla? Jan, proszę cię. Ale wyobraźmy sobie porozumienie pokojowe po 8 latach
krwawej, okrutnej wojny w Jemenie. O której nikt nie już pamięta. Już za mniejsze zasługi były Noble przyznawane. No nawet, za, tak, nawet jeszcze przed objęciem prezydentury. Ja myślę, że tutaj zasadnicza część jest, dlaczego między innymi po prostu tutaj takie niezadowolenie jest w Izraelu. Że Arabia Saudyjska miała do wyboru dwie rzeczy. Zachować dotychczasowy stan na Bliskim Wschodzie, czyli po prostu wrogość z Iranem i po drugiej stronie budować swoje bezpieczeństwo regionalne w tak mniej czy bardziej luźnym sojuszu z Izraelem. Między innymi na przykład mówiło się o tym, że Mohammed bin Salman może pojawić się w Izraelu. W Izraelu się nie pojawi, bo już jest dość... a Mohammed bin Salman jak tak, najbardziej. Tak, no w końcu wizytę złoży, bo Netanyahu był kilkakrotnie w Arabii Saudyjskiej. Albo druga rzecz, po prostu pójść na odprężenie z Iranem. I po prostu spróbować innego rozwiązania niż dotychczas było praktykowane na Bliskim Wschodzie. W trosce o swój rozwój, o transformację, o zabliźnienie tych największych problemów w przypadku, przy pewnym okresie wojna w Jemenie kosztowała Arabię Saudyjską $1 miliard dziennie. W największym nasileniu. Oni po prostu doszli do wniosku, że lepsze jest rozwiązanie. Chińczycy im zaoferowali nie tylko mediację, bo przecież te rozmowy irańsko-saudyjskie, one toczyły się w Bagdadzie właśnie, między, o którym rozmawialiśmy. Od dawna, ale w ostatni oni zaoferowali jak gdyby pewnego rodzaju gwarancję. Dlatego i wtopienie tych rozmów w szerszą wizję, jaką Chińczycy zaoferowali dla Bliskiego Wschodu podczas wizyty prezydenta Xi Jinpinga w Riyadzie w grudniu ubiegłego roku. I tu jest rzeczywiście szansa, być może zresztą Chińczycy będą chcieli powtórzyć ten precedens w odniesieniu do Ukrainy, ale po prostu pokazująca, że z jednej strony oni nie starają się maksymalnie naciskać na odciski Amerykanów, bo wiedzą, że Amerykanie mają potężne pozycje na Bliskim Wschodzie i takie kraje jak Arabia Saudyjska nie chcą zrywać, broń Boże, ze Stanami Zjednoczonymi. Potwierdza to nawet taki drobny przykład. Czyli nie zapominają o USS wczoraj decyzja o ulokowaniu $37 miliardów na zakup 121 samolotów Boeinga dla nowo utworzonych linii saudyjskich, które między innymi będą latać do Polski. Ja mówię wszystkim diabłom po ogarku. Jedno jeszcze tutaj zdanie, jak bo na bazarze skupiamy perskim. Się przede wszystkim na saudyjskiej stronie tego dealu. Różnica między Arabią Saudyjską a Iranem, oprócz miliona innych różnic, polega na tym, że jeżeli w Arabii Saudyjskiej decyzję podejmuje książę bin Salman, to jest decyzja ostateczna i Arabia Saudyjska będzie się tego trzymała. W przypadku Iranu na razie decyzję podjęła irańska dyplomacja. Do tego, żeby ten deal zadziałał, do tego, żeby był respektowany, do tego, żeby był realizowany, musi być jeszcze Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli twardogłowi. A czy twardogłowi na pewno będą chcieli Ali Khamenei to musi coś realizować, chyba w tej sprawie. To wcale nie mamy 100% pewności, czyli duchowy przywódca Iranu. Bo Iran nie jest monolitem. My mamy czasem takie spojrzenie na dyktatury, na reżimy, że one są monolityczne. No ale Iran nie jest monolitem. Mohammed bin Salman głosy, które mogłyby być przeciwko, kiedyś włożył do jednego hotelu, to znaczy zaaresztował tych ludzi. Także tak, on już jedność tak. wypracował w swoich szeregach. Możemy przypomnieć Jamala Khashoggiego, zamordowanego, poćwiartowanego, a następnie roztopionego w kwasie. A to wszystko działo się w konsulacie saudyjskim w Ankarze. Tak, więc i stąd między innymi, bo tu też dochodzimy do tego, dlaczego Saudowie postanowili nie grać wyłącznie z Amerykanami. Bin Salman nie może wybaczyć Joe Bidenowi słów, które padły pod jego adresem.
sukcesem. Tego, że amerykański prezydent mówił o księciu koronnym, że jest pariasem, że Arabia Saudyjska się kompromituje. To były słowa Bidena właśnie po zabójstwie Jamala Khashoggi. Z panem ambasadorem rozmawialiśmy o przysłowiowym żółwiku i przybiciu żółwia pomiędzy dwoma przywódcami. Natomiast prawda? Myślę, że warto... Czyli Biden a Mohammed bin Salman. Warto tu jeszcze powiedzieć właśnie z perspektywy Iranu. Nie można zapominać, w jakiej sytuacji jest Iran. Iran potrafi przetrwać sankcje i tę politykę maksymalnej presji, którą Amerykanie stosowali. Ale jednocześnie ta korozja państwa, gospodarki, ona postępuje. Dowodem tego są te potężne protesty. Już niezależnie, kto tam je jeszcze wspierał z zewnątrz, ale tam również jest swego rodzaju wrzenie. I reżim chyba pokazuje, że ma świadomość konieczności zmian. Bo przecież natychmiast właściwie w kontekście tego porozumienia z Saudyjczykami 20 tysięcy osób z więzień zostało zwolnionych. A irański rial zyskał 10%. Protestowali natychmiast po ogłoszeniu także tego dealu. Tutaj mamy do czynienia po prostu też chyba ze zrozumieniem, że w Iranie dalej bardzo trudno byłoby taką sytuację utrzymywać. No poza tym mając cały czas wiszące zagrożenie ataku izraelskiego czy jakiegoś innego na instalację. A Chińczykom się nie odmawia, bo są największym importerem irańskiej ropy. W związku z czym, jeżeli Chińczycy chcą, żeby się dogadać? A Chińczycy w jakimś stopniu również odłożyli w czasie ewentualne uderzenie na Iran. Być może również zaproponują powrót na swoich warunkach do porozumienia nuklearnego. I ja bym jeszcze zaryzykował stwierdzenie, że zrobili dobry uczynek dla Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone w ostatnim okresie nie wiedziały, jak postępować wobec Iranu. Jest nie chciały się teoria. Identyfikować z linią izraelską, taką ostrą, że trzeba koniecznie zaatakować, prawda, doprowadzić do ataku na Iran i zniszczyć przynajmniej część instalacji, ale nie mieli również pomysłu na powrót, na pomyślne zakończenie rozmów wiedeńskich w sprawie powrotu do porozumienia nuklearnego. Zresztą widać w tej chwili też Stany Zjednoczone prawdopodobnie dają waiver, odpuszczą południowym Koreańczykom wypłatę zamrożonych środków irańskich. To jest około 10 miliardów dolarów w tej chwili przez jeden z banków w Katarze. A w ogóle tych zamrożonych środków Irańczycy mają chyba 120 miliardów dolarów w różnych miejscach. I oni bardzo o to proszą. Z amerykańskiej perspektywy trudno też było wyobrazić sobie w tej chwili kontynuowanie czy jakieś realne doprowadzenia do końca rozmów w sytuacji tego, co też w Iranie się dzieje, to znaczy drony dla Rosji, które używane są do ataków na Ukrainę, krwawe rozprawianie się z protestami. No ciężko w takiej sytuacji siadać do rozmów. Jest więc i taka teoria, że Amerykanie doskonale wiedzieli od dłuższego czasu, że te rozmowy są prowadzone i że dali absolutnie zielone światło Chińczykom, żeby oni spróbowali w jakiś sposób sytuację. Ależ to wszystko jest niesamowite. Słuchajcie, to genialne, uporządkować, bo ktoś to musiał zrobić. I wiadomo było, że ktoś, że coś z tym trzeba zrobić. Natomiast Amerykanie, będąc sojusznikami Izraela, nie mieli żadnej możliwości rozmawiania z Iranem. Przede wszystkim Amerykanie nie utrzymują normalnych relacji. Izraelski sojusznik Chińczycy też Amerykanom dużo sprawia kłopotów dzisiaj. Chińczycy rozmawiają z obiema stronami. Mają doskonałe relacje i polityczne, i dyplomatyczne. Dobrze. I handlowe, i z Teheranem, i z Arabią Saudyjską. Zresztą swoją drogą bardzo ciekawe jest to, jaki psztyczek Amerykanom jednak sprzedano w ubiegły piątek w Pekinie, bo niezależnie od tego, kto z kim na świecie rozmawia, kiedy poważne porozumienia międzynarodowe są podpisywane, to z reguły przynajmniej jeden z egzemplarzy tego porozumienia sporządzany jest w języku angielskim, jako w języku międzynarodowej dyplomacji w tej chwili. To porozumienie zostało spisane po arabsku, farsi i po mandaryńsku. Język angielski w ogóle się tam
nie pojawia. I to no nie wiem, czy to nie jest symbol naszych czasów, że tworzy się świat na nowo albo przeobraża, może na nowo to taki banał, który nic nie mówi. W Polsce ale... nie wszyscy chcą zauważyć. Ale panie ambasadorze, nie, dajmy spokój, to jest temat i rzeka, i powiem szczerze, nie, czasami jak błędny rycerz. Ale musimy zauważyć, jeżeli w ubiegłym roku kupiliśmy połowę potrzebnej nam ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, a połowę gazu skroplonego z Kataru. No to jest to nasze bezpieczeństwo energetyczne, to lepiej, żebyśmy się orientowali, co w tamtym regionie się dzieje. Ja tylko jedną rzecz ważną jeszcze powiem, dotyczącą właśnie solidności tego porozumienia. Porozumienie między Arabią Saudyjską i Iranem, niezależnie od błogosławieństwa chińskiego, po obu stronach negocjowali przedstawiciele służb specjalnych. Po stronie Iranu Ali Shamkhani, który między innymi był architektem w 2001 roku zbliżenia wówczas z Arabią Saudyjską. Zresztą dostał za to order najwyższy saudyjski króla Abdulaziza. Zresztą tu akurat się z reguły chwalę, że ja mam taki sam, być może troszeczkę innej kategorii. No, panie ambasadorze, no właśnie, chociaż może lepiej zapytać Jan, bo to wiesz, dziennikarski skup może. Jest bardzo, bardzo prosta odpowiedź, ponieważ też ówczesny arabski saudyjski ambasador w Warszawie Osama Sanusi dostał wyższe odznaczenie polskie niż wyniknikałoby to z rutyny. I zresztą w tej chwili jeden z polityków też niedawno spotykanych saudyjskich powiedział, że wróciła w naszych relacjach z Arabią Saudyjską sytuacja do tego okresu, jak byłem ambasadorem w Arabii Saudyjskiej, kiedy z Saudyjczykiem, ambasadorem w Warszawie, działaliśmy w tak ścisłym powiązaniu, że to się natychmiast przekładało na rezultaty. I w tej chwili mamy podobną sytuację. Jest bardzo solidny ambasador saudyjski w Warszawie. No a od paru dni czy paru tygodni mamy ambasadora Rostka w Riyadzie, który ma za sobą drogę przez Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest specjalistą od regionu i w ciągu tych kilku tygodni zrobił już w tej chwili w Arabii Saudyjskiej, łącznie z obsługą wizyty premiera Morawieckiego, naprawdę bardzo dużo. Panie ambasadorze, dobrze, to w takim razie jeszcze musimy tutaj powiedzieć o jednym wydarzeniu, ale naprawdę już teraz krótko, a mam wrażenie, że pełen obraz zobaczymy wtedy, bądź pełne powiązania. Mianowicie mówimy o tym, że się dorozmawiali Irańczycy z Saudyjczykami, że Amerykanie o tym mimo wszystko wiedzieli wcześniej i pozwolili na to, że rzeczywiście to, co Jan wspomniał o sporządzonym dokumencie, ja nie wiem, czy to nie jest symbol naszych czasów. Mandaryński, arabski ale już i były farsi. Takie przykłady, że ja rozumiem, ale teraz angielski. Jak to się... Jak Chińczycy próbują tworzyć ten świat równoległy, nazwijmy to, prawda, świat inny niż anglosaski, inaczej powiązany, na innych wartościach budowany, to jest, mam wrażenie, bardzo, bardzo ciekawa informacja. Natomiast w tym samym czasie jednak Amerykanie, Australijczycy i Brytyjczycy podpisują czy pakt, finalizują pakt, który jest... Po pierwsze, osią napędową są atomowe łodzie, prawda? Które będą Amerykanie sprzedawali Australijczykom. Pierwszy raz od lat 50. Francuzi, już o tym też mówiliśmy, bardzo byli rozczarowani, że to nie ich oferta, znaczy, że ich właściwie wynegocjowany traktat został odrzucony. Umowa, przepraszam. Natomiast co się wydarzyło? To jest pakt przeciwko Chinom? Co absolutnie, to jest? To jest totalny pakt przeciwko Chinom. Amerykanie pierwszy raz od lat 50. dzielą się technologią budowy atomowych okrętów podwodnych. Przy czym Marek Chwierczyński z Polityki Insight powiedział, że czegoś takiego przepływu technologii jeszcze nie było. Amerykanie jeszcze nie dali tyle. Te okręty podwodne będą budowane wspólnie. To będzie know-how z jednej strony amerykańskie, z drugiej brytyjskie. One będą budowane w stoczniach australijskich. Przy czym tu ważna rzecz, którą też Joe Biden podkreślał, żeby nie tworzyć chaosu. Mówimy o okrętach o napędzie nuklearnym. Tak. Nie mówimy o okrętach uzbrojonych w rakiety z głowicami nuklearnymi, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. One się jedno drugiego nie wyklucza. Na razie mówimy o napędzie. To jest zdecydowanie budowanie antychińskiej koalicji.
nie jedyne w tym tygodniu, bo na AUKUS-ie się skupiamy. Czyli to jest to, o czym mówimy, czyli wczoraj, Australia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Ale wczoraj wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Pierwsze od 12 lat spotkanie przywódców Japonii i Korei Południowej. Tak jest. Szczyt w Tokio. Na zaproszenie premiera Japonii przyleciał do Tokio prezydent Korei Południowej, bardzo dużo ryzykując, ponieważ... ryzykując wewnętrznie. Wewnętrznie, no dlatego, bo Japonia nie jest mile widziana dlatego, w Korei że Południowej. Zgadza się na porozumienie polityczne, ale na absolutnie warunkach japońskich. To znaczy przestają mówić Koreańczycy, czy rząd koreański o historii, o odszkodowaniach za okres brutalnej japońskiej okupacji, czyli 30 lat na początku ubiegłego wieku. Robią dokładnie to, czego chcą Amerykanie. To Amerykanom zależy na tym, żeby ich sojusznicy w regionie, czyli najważniejsi militarnie i politycznie, czyli Południowa Korea i Japonia, zbliżyli się do siebie jak najbardziej, bo to jest wszystko kwestia flankowania Chin. W tym samym mamy Filipiny, które przecież balansowały bardzo między Pekinem a Waszyngtonem. W tej chwili są coraz bliżej Stanów Zjednoczonych. Dokładnie tak. Amerykanie tworzą ogromny sojusz w Azji, który ma oskrzydlać i przeciwstawiać się chińskiej rosnącej dominacji. I na koniec, teraz ja to połączę, zaczął to łączyć fantastycznie na początku pan ambasador, ja pozwolę sobie skończyć. Tak, świetny wstęp pana ambasadora, przypominam. 866 miliardów dolarów to jest zaplanowany na przyszły rok fiskalny budżet Pentagonu. Wydatki na amerykańską obecność w Europie są w nim znacząco ścięte. Wydatki na amerykańską obecność w Azji rosną w ogromnym stopniu. Amerykanie już jakiś czas temu zaczęli wysyłać Ukrainie sygnały, musicie skończyć tę wojnę w tym roku. Ta wojna musi się skończyć w tym roku, bo potem zacznie się zmniejszać amerykańskie wsparcie. Administracja mówiła wprawdzie, ono się zacznie zmniejszać, dlatego że Republikanie coraz bardziej chcą tego, żeby tę pomoc ograniczać. To zresztą słyszymy, to się dzieje bardzo, Ron DeSantis, bardzo główny Marjorie konkurent. No ale to... To jest tylko, że ona jest fantastyczna. Green to jest Green, obrzeże. Tak. To jest absolutna... Ekstrema. Taylor Green. To jest ekstremum partii republikańskiej. Mm-hmm. Natomiast Ron DeSantis to jest główny konkurent Donalda Trumpa do tego, żeby zawalczyć o prezydenturę. I on mówi, to jest jakiś konflikt graniczny, to nie jest wojna, my nie powinniśmy się w to jakoś poważnie angażować. Mówi to samo, co całe globalne południe. Oczywiście. I duża, pełna, i duża część Azji. Zaraz pełna, będę rozmawiał pełna, o przyznaniu statuetki Oscara dla Nawalnego, nie ma, dokumentu. Nie ma dyskusji, że Amerykanie, i to widać w strategii, w budżecie, we wszystkim. Dla nich najważniejsza jest Azja. Azja jest najistotniejsza. Współzawodnictwo z Chinami jest najistotniejsze. Wojnę w Ukrainie będą chcieli skończyć jak najszybciej. Wyraźnie są sugestie, że to powinien być rok 2023, czyli ten rok. Dlatego to takie parcie też na sojuszników, żeby Tyle, jak że najwięcej broni wysyłać. Konfrontacja będzie się toczyć w całym świecie, również na Bliskim Wschodzie i w Afryce, no bo niestety nie ma innego wyjścia. Ja bym jeszcze o Nawalnym chciał coś powiedzieć, ale... Dobra, rozumiem, ale krótko. Krótko, bo już za chwilę Krzysztof Kwiatkowski będzie o tym opowiadał. Ja mam problem z Aleksiejem Nawalnym. Ale ja też mam. Nieustająco, bo ja rozumiem, że wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem, ale gdy posłuchamy Aleksieja Nawalnego z ostatnich x lat, to słyszymy człowieka, który jest totalnie wielkoruski, momentami absolutnie szowinistyczny, który uważał, że aneksja Krymu była zgodna z tym, czego potrzebuje Rosja. Poza tym zadajmy sobie jedno podstawowe pytanie. Czy w naszym interesie jest nowoczesna, zreformowana i pozbawiona korupcji Rosja, co postuluje Aleksiej Nawalny, czy w naszym interesie jest skorumpowana Rosja Władimira Putina, mając jedną lub drugą? Nie wiem, powiem ci szczerze, ale ja mam, jeżeli chodzi o Nawalnego, jeszcze gorsze, jakby bardziej... szpiegowskie
bym powiedział, podejście do tego, ale nie będę się nim dzielił, bo zostanę jak pani Marjorie Green, która wierzy w to, że Ziemia jest płaska niemalże. Panie ambasadorze, jeszcze pana słowo na koniec. Dobrze, ja powiem dosłownie jednym zdaniem, że wszystko to, o czym mówiliśmy, bardzo trudno jest zrozumieć, jeżeli nie uświadomimy sobie, że jesteśmy rzeczywiście w przełomowym momencie stosunków międzynarodowych globalnych, kiedy toczy się ta walka między dwoma systemami, tak na dobrą sprawę, amerykańskim i chińskim. I jednocześnie jest to walka z zastosowaniem różnego arsenału, być może niezależnie od tego, że jest wspólny cel. Ja przytoczę to, co jeden z moich znajomych arabskich właśnie powiedział. To, co nam Chińczycy oferują, to jest wyciągnięta ręka. W przypadku Amerykanów mamy przekonanie, że oni raczej nam podkładają nogę. I nie chcę wchodzić tutaj w dywagację po prostu na ile jest to rzeczywiście prawdziwe i uzasadnione spojrzenie na świat, ale nie ulega wątpliwości, że ta oferta chińska w wielu regionach świata, my z tego w Polsce nie widzimy, bo w dalszym ciągu jednak trochę jesteśmy tutaj, mamy zawężone spojrzenie na świat, takie europocentryczne, ale w wielu regionach świata ta oferta chińska jest bardziej atrakcyjna, może również dlatego, że Amerykanie dali się poznać na przestrzeni wielu dekad i tam ich wszyscy znają. Czyli 20 lat temu, jeszcze kiedy niekoniecznie wjechali do Iraku, między innymi Chińczycy jeszcze niekoniecznie, chociaż Xi, czyli przywódca Chin, no to jest jednak postać kontrowersyjna, co się dzieje w Chinach, ale myślę, że o tym za tydzień Michał Bogusz będzie opowiadał. Już zapowiadam, bo skoro pan ambasador wywołał ten temat, to nie może być inaczej. Myślę, że trudno bez tego tematu się obejść. Nie ciężko. Dziękuję bardzo. Jan Mikruta, dziennikarz współprowadzący w telewizji Polsat News Dzień na Świecie. Bardzo ci dziękuję. Świadek bardzo dziękuję. Wydarzeń sprzed 20 lat i drugi świadek wydarzeń, ambasador Krzysztof Płomiński, arabista, znawca Bliskiego Wschodu, również świadek wydarzeń. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Może państwo nie wiedzą, Michał obchodzi dzisiaj urodziny 100 lat. Wiedzą. Ale tylko najlepszego. Ależ moi drodzy goście, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Szampana mamy pod biurkiem. Dziękuję bardzo. Cieszymy się, że zainteresował cię nasz podcast. Masz ochotę na więcej? Poznaj.radio357.pl. Najchętniej wybierane radio internetowe w Polsce.